Kochani, nowy tydzień, nowe emocje, a ja zacznę od najprostszego pytania na świecie do ciebie, Dagmara. Czy ty lubisz tańczyć? Kocham tańczyć, bo to widać. No, oczywiście, że widać. Jakby nie było widać, to byśmy nie głosowali, a to już fantastyczna sprawa, że przed wami ćwierćfinał. Jest jednak tak, że ten program budzi chyba nawet większe emocje niż przewidywaliby po prostu wyjadacze show biznesowi, czy my obserwatorzy, pracownicy mediów. Czy nie masz trochę tak, że jesteśmy już na takim etapie, że ten program powinien przynosić po prostu rozrywkę, fantastyczne emocje, a dostajemy trochę co innego, dostajemy trochę negatywnej też energii, która jest zupełnie niepotrzebna? No zaraz, zaczęło się tak już dziać, tak ostatnie dwa odcinki zaczęły już takie być mało przyjemne. To jest właśnie program, który powinien nam dawać dobre emocje, jakąś wiarę, że wszystko można. A tutaj to się tak zaczyna robić mało przyjemnie. Tak jak powiedziałeś, zaczyna być już to, jakieś granice zostają przekroczone, ale... No ale właśnie mi się wydaje, że Dagmara daje tą wiarę ludziom, bo tak jak było widać na początku, wydawało się, że naprawdę będzie ciężko zatańczyć jakikolwiek taniec. A jesteśmy dzięki Państwu, dzięki głosom w ćwierćfinale. Ostatnio nasza królowa zatańczyła dwa tańce. I ja muszę powiedzieć, że ja zdecydowanie widzę postępy u ciebie, Dagmara, i my to widzimy na sali, że pewne rzeczy dużo szybciej już łapiesz, ale wiadomo, jak są dwa tańce, to jest dwa razy trudniej. Jest trochę tak, że widzisz to ty, widzimy to my jako widzowie, ale jednak są cztery osoby decyzyjne w jury i faktycznie te niektóre komentarze według internautów, do których też za chwilę chciałbym przejść, po prostu są nieprzyjemne, że tego się nieprzyjemnie słucha. Czy ty, jak ty się czujesz, kiedy musisz faktycznie stać na środku studia Tańca z Gwiazdami i słuchać pewnych komentarzy, które według internautów można już trochę oznaczyć jako obraźliwe? Nie, no nikt się... Ja nie dam rady. Tak, też. Moja praca daje radę. Dobra. Nikt się nie czuje dobrze, słysząc krytykę, tak, ale można kogoś skrytykować w różny sposób. I ładnie, i brzydko. Powiedzieć coś, wyrazić swoje zdanie, ale innymi słowami. I też jest to krytyka, tak? A tu, no, co niektóre osoby tak już troszkę, no, idą za daleko, tak? Powiedziałabym, ale... a ja może już nie chcę dalej nic mówić na ten temat. Przyjdzie czas i pora. Kończąc ten wątek, muszę wyrazić swoją ostatnią myśl, bo wydajesz mi się, a właściwie to jesteś nią. Jesteś silną babką, która naprawdę zniosła już tyle, że jak usłyszy pewnie jeszcze dwa jakieś niemiłe słowa, to sobie z tym poradzi. Ale program oglądają też twoi bliscy. Jak oni sobie z tym radzą? Program oglądają twoi rodzice. Nie, no na pewno nie jest to dla nich przyjemne. Dla żadnego z rodziców nie jest przyjemnym słyszeć same negatywy o swoim dziecku, tak? Dzwonię do ciebie po programie? Ale nie chcę tu już dalej mówić, też przyjdzie czas i pora. Na wszystko przyjdzie pora, nawet na telesfora. Marcin, ja bym ciebie jeszcze poprosił o takie podsumowanie tych wszystkich emocji, bo no to może być też taka ciężka sytuacja, że z jednej strony chcesz jak najlepiej, że ty widzisz progresu Dagmary, że wy wiecie, wasza dwójka, jak wiele godzin poświęcacie na treningi, a potem przychodzicie i trochę jest tak, że 7 punktów to nie wiem, czy się kiedykolwiek zdarzyło jeszcze w Tańcu z Gwiazdami. Podobno nie. Jest to jakiś rekord. Królowa jest zawsze pierwsza. Słyszałem taką opinię, że to najniższa nota w historii w ogóle tego programu na świecie. Nie wiem, czy to prawda, ale królowa może... Ale czymś się zapiszemy. Może jakiegoś Guinnessa żeśmy walnęli. Rekord. Ja do tego podchodzę naprawdę z dystansem, to jest program rozrywkowy i w sumie co tydzień, jeśli uda nam się przejść, powtarzam to samo, że my z Dagmarą zdajemy sobie sprawę, że nasze choreografie nie są najbardziej rozbudowane, tak? My zdajemy sobie sprawę, że inni jakby po prostu tańczą dużo więcej różnych figur, ale my mamy różne pewne nasze ograniczenia naszej pary i po prostu też pewnych rzeczy nie możemy wykonać, chociaż i tak uważam, że przekraczamy pewne jakieś takie nasze ograniczenia właśnie. Nie no, Marcin, jakby dużo strachu we mnie troszkę zabił, bo ja ostatnie 5 lat to się boję chodzić normalnie, to na piasek nie wejdę, na trawę nie wejdę, a tu Marcin bardzo dużo strachu mi zabrał, bo jest świetnym jakby nauczycielem w ogóle. Nie, no jesteś po pierwsze, po drugie jesteś człowiekiem takim,
No, nie jest dużo takich ludzi, drodzy Państwo. Ma w sobie też bardzo duże pokłady cierpliwości i jedno mnie boli. Oczywiście krytyka krytyką, ale boli mnie to, że jedna z jurorek wypowiada się, że ja sobie po prostu lekceważę, tak? Podchodzę w sposób lekceważący, bo tak nie jest. Ja ćwiczę tyle, ile mogę i Marcin dobrze o tym wie. Niestety przychodzi moment, w którym już nie daję rady ciągać nogami. Marcin też to rozumie i nie da się po prostu. Jestem tylko człowiekiem, nie jestem maszyną. O nogach wiedzą wszyscy, ale czy to prawda, że też ćwiczysz z niedysponowanym żebrem? Nie, no tak, tak. Aczkolwiek jest lepiej, więc myślę, że chyba jestem na środkach przeciwbólowych cały czas, ale jest lepiej, więc może to nie było pęknięte żebro. Na początku tak by się wydawało, bo nie mogłam powietrza złapać, więc się tego bałam. Ale widzę, że jest lepiej. Może to jakieś mięśnie naderwane, czy może pęknięte, ale jest lepiej, bo ja tak teraz jakby troszkę oszczędzam się. No ciągle nie jest teraz tak, że biorę 3 razy w tygodniu, 4 takie, bo ja biorę codziennie środki przeciwbólowe, ale takie najmocniejsze to biorę tak 3-4 razy w tygodniu. Teraz biorę codziennie, więc może dlatego nie czuję tego bólu. I staram się jak mogę. I to nie jest tak, że krytykę trzeba przyjmować, ale też trzeba coś powiedzieć. To troszkę za daleko tu wybiegają niektórzy z jurorów, twierdząc, że to jest lekceważące do widza i tak dalej. Nie wiem, co ma to na celu. Czy to ma na celu po prostu jakby zabrać troszkę serc tych widzów, leciutka szpileczka, w pięknych słowach tutaj mówimy, nie głosujcie na nią, ale ubieramy to w ładne słowa. Być może to ma na celu, nie wiem, może serce za bardzo boli za te głosy. Daga, podpowiem ci coś, to dodaje serc widzów. No właśnie, to niestety działa to w drugą stronę, ku smutkowi niektórych z jurorów. I jest to bardzo niesprawiedliwe, bo to, że im się nie podoba jak tańczę, to, że to, tamto, ja to wszystko rozumiem i nigdy nie będę zawodowym tancerzem, bo w ogóle bym nawet nie poszła w tym kierunku. Nie, zdrowia tracić, a na starość i tak nie mieć za co żyć, więc to tragedia. Więc to w ogóle nie było. To o tobie dzięki było. Królowa! Nie. Zdarzają się wyjątki. Zdarzają się wyjątki, Marcin, bo jeżeli w dobrym, rozumiesz, w dobrym momencie, niestety show biznes, drodzy Państwo, jest ciężką sprawą, a tancerze też należą do show biznesu. To jest naprawdę aktor, tancerz, piosenkarz, to jest ciężki biznes. I jeżeli sobie w pewnym momencie życia ci ludzie w czasie swojej hossy nie zapewnią innego bytu niż tylko bycie w show biznesie, to jest im bardzo ciężko potem na starość. I tancerzom też. Wielu tancerzy super utalentowanych nie żyje na super świetnym poziomie i mogą mieć mistrzów świata. Nie żyją potem. Jeżeli po prostu, tudzież sportowcy, tak? Jeżeli sobie w pewnym momencie, aktorzy też, no mamy wiele przykładów, czy piosenkarze, nie zapewnisz sobie życia, o tak jak Marcin, ten to się ustawił, no. I bo trzeba być mądrze po prostu, tu, bo później niestety artystyczne jakby emerytury, chyba tak to się nazywa, bo ja to żadne nie będę miała nigdy, ale chyba tak to jest, nie dają tego, co po prostu, żebyś godnie żyła na mistrzynię świata, na aktora, który zdobywał najbardziej prestiżowe nagrody, czy na piosenkarza, który świetne koncerty dawał, tak? I tak jest z tancerzami, więc to by w ogóle nie było dla mnie i nie mogłabym być, ale to, co mogę, to robię i dużo robisz, Daga. Jakby naprawdę. To nie jest w ogóle docenione przez nasze jury. W ogóle przez kilka osób, pamiętajmy o tym, że suma punktów jurorów i suma punktów widzów to jest ten ogólny wynik. Dlatego też jesteśmy z wami, jesteśmy przed ćwierćfinałem. To są już duże emocje i ciebie, Marcin, chciałbym zapytać o to, czy z twoich doświadczeń też wielu edycji, no i oczywiście tej, czy to już jest taki etap, kiedy no nie można bajerować i mówić mi, że tutaj nie czuć żadnej rywalizacji? Czy to już się włącza też ten czynnik? Wiesz co, ciężko to powiedzieć, bo my z Dagmarą przychodzimy na salę, robimy swoje i generalnie wychodzimy.
Każdy z nas ma swoje życie, trochę tak jak Dagmara powiedziała, nie żyjemy tylko i wyłącznie tańcem i tym programem. Chcemy się tutaj w nim dobrze bawić. Oczywiście wiadomo, no, że już tak, no, zostało już nas chyba teraz piątka, tak, pięć par, więc już jest coraz mniej, no ale na tym ten program polega i ja bym chciał jeszcze tylko powtórzyć, że to jest program rozrywkowo-taneczny, tak, także jakby bawmy się i dajmy ten fun widzom. Oczywiście jak ktoś super tańczy i ma super jakby predyspozycje, to niech tańczy jak najlepiej, ja nikogo nie krytykuję, ale my dalej z Dagmarą będziemy robić swoje i szykujemy naprawdę dobre show. Kończąc tylko ten temat tych właśnie ćwierćfinału, tych wszystkich emocji, tego, że czasem może musi odpaść jakaś para, która ma więcej jurorów, bo takie są zasady tego programu. Oczywiście. I ja jeszcze tylko jedno chcę dodać, że straszny hejt się na mnie wylewa, jakoby to przeze mnie odchodziły pary lepiej tańczące. No nie byłby Kazimierskie, byłby ktoś inny, one i tak kiedyś odpadną. Zostanie tylko jedna najlepsza para, która wygra. Każda by odpadała na jakimś etapie, a nagle na mnie taki hejt jest w tym kraju, że to jest nie, no niebywałe. Tak jak ja bym komuś zabierała drogę do wygranej. No przecież jak nie ja, to by inna. No wygra najlepszy, kochani. Wygra najlepszy. Nie ma tak, że wygra nawet ten, który super tańczy, od tego, który tańczy równie tak samo z nim super. Zawsze będzie jeden element, który tego zwycięzcę nam pokaże. I to nie jest tak, bo na razie przechodzimy głosami widzów, oczywiście, i tego też nie rozumiem, ponieważ ludzie, którzy oglądają ten program, wiedzą o tym. A jeżeli nie, no to powinni się wgłębić troszkę, jakie są zasady, tak? I no jak kogoś kochasz, masz jakiegoś swojego idola, no weź kredyt 100 tysięcy i wyślij na niego SMS-y. No przecież to chyba nie jest problemem jakimś, jak wiesz na jakich zasadach, bo jakby w tym programie, drodzy Państwo, występował Johnny Depp, to ja bym sprzedała wszystko, co mam, wysłałabym za wszystko SMS-y i musiałby wygrać. No jak kocham kogoś, no to jak kochacie, to ślijcie. No. Miłość nie wybiera. A nie pastwicie się nad Kazimierską. Słuchajcie, tydzień temu, a propos tego, że czasami zdarza się, że jakaś para, która ma więcej jurorów, przechodzi dalej. Tydzień temu odpadł Aleks, w sieci pojawił się komentarz Maćka Musiała, niesprawiedliwe fest. Dotyczyło to tego, Dagmara, że jesteś dalej z nami. Nie spodziewałaś takich słów? Spodziewałaś takich słów? To już jest komentarz uczestnika. Nie no, oczywiście Maciek zadzwonił do mnie po tej całej sytuacji. Ja nawet tego nie widziałam, bo ja nie śledzę tam komentarzy. Mi jak ludzie coś podeślą, to ja po prostu sobie, co ciekawsze, sobie później z moim przyjacielem Aleksem komentujemy. Kuternoga, niech się połamie albo coś, to później mamy pompę, tak? Ale ja rzeczywiście tego nie czytałam. Maciek do mnie zadzwonił. To jakieś emocje tam nim powodowały, że tak powiedział. Panu słowo przepraszam? Nie, no oczywiście, to on mnie przeprosił za to, ale jakby troszeczkę, no, poniosły go emocje, tak jak mojego syna poniosły emocje. On będąc jako uczestnikiem wie dobrze, na jakich zasadach to funkcjonuje. On najbardziej powinien wiedzieć, na jakich zasadach to funkcjonuje, że no te głosy widzów, tak? No i, ale on wytłumaczył mi, dlaczego tak napisał. Ja absolutnie nie mam jakiegoś żalu do niego czy coś. Po prostu, drodzy Państwo, tak jak Marcin tu powiedział, na pewnym etapie już tego programu wkraczają tu bardzo mocne emocje. I to chyba tylko my z Hakielem, nie wiem jak inni, ale my na pewno nie ulegamy. I Maciek może się zdenerwował, może to nie mi teraz to, ja z nim porozmawiałam, jest okej. Okay. Nie ma co ja dalej dobrą mówić. Dobrą anegdotkę jeszcze, tak, tylko jak no, już skończysz z Maciejem. Ale generalnie o Macieju, to, no generalnie nie ma po prostu tu jakiegoś, wkraczają już emocje, ale ja nie czuję, tak jak tu wcześniej zadałeś pytanie, jakieś wrogości, jakiś, o Jezus. Każdy robi swoje. Tak, my dalej się widujemy, akurat w tej edycji u uczestników nie czuć jakiejś wrogości. Podesłali mi artykuł Krzysia i Sary, gdzieś tam było, jak teraz odpadł. No i Krzysiu wie dobrze, na jakich zasadach to funkcjonuje, tak? Więc i ci uczestnicy tak są. My dobrze się tu czujemy, nie czuć tu jakby złej krwi, tak? Ochota na anegdotkę jest dalej?
Tak, to odnośnie tych emocji, bo u nas to jest mniej więcej tak, że na końcu jak pary się ustawiają przed odpadaniem i wtedy są wyczytywane, to najpierw jest prezentacja każdej z tych par i Dagmarka ostatnio, jak nas wyczytali, Dagmara i Marcin, to mówi, o, już odpadliśmy chyba. Tak, tylko nawet, że Dagmara chyba nie zrozumiała. Nawet tak, nawet po programie ktoś z produkcji do mnie podszedł i to, że to było urocze, po prostu, że my tam sobie stoimy i no w sumie nie wiemy, kiedy nas... My do końca się nie zastanawiamy, czy nas wyczytują, że my zostajemy, czy no, naprawdę. Przyjdzie moment, że każą nam jakby wziąć prezenty i wyjść ze studia. Każą nam wziąć torebkę papierową, to weźmiemy i pójdziemy. Ja nawet nie wiem, naprawdę. Zamiast na trening, to na imprezę sobie wtedy pójdziecie. No ja coś właśnie ci powiedziałam wtedy, że chyba do domu idziemy, nie? Czy coś? Ja się myślałem, że odpadliśmy, a to dopiero prezentowali pary. Tak, ja później do Marcina mówię, o Jezu, kamera nas pokazywała, nie uśmiechnęłam się do kamery. Nie zrobiłaś tego swojego paluszka z takiego... Bo nie wiedziałam, o co chodzi. Bardzo ci dziękuję za pomoc w podtrzymywaniu mikrofonu, ponieważ ja tak dawno już nie zrobiłem tego mięśnia, nawet nie wiem, jak się nazywa, jak dzisiaj. Ostatnie pytanie. Ja też tak trenuję, tak jak Kazimierska. Tak, czuję go teraz. Ostatnie pytanie, bo musimy kończyć. Czy spełnisz swoją obietnicę, że w tym odcinku to ty po prostu sobie usiądziesz na sofie? A, zobaczymy. Pracujemy. Wiem, że w grze są różne meble. O, właśnie. A, pracujemy nad choreografią. Zaskoczymy. Ale dasz Dadze usiąść, czy jednak do pracy? Nie no, dotrzymamy słowa. Myślę, że Dagmara jest na pewno taką osobą, która dotrzyma słowa. Przypominam, że ja już się nasiedziałam. Więc za długo, jak co, nawet gdyby coś i tak za długo siedzieć nie będę. Nie mogę. Mnie brzuch boli z śmiania się. Słuchajcie, tutaj była druga część tego wywiadu, czyli odpowiadanie na komentarze internautów. Zrobimy to kiedy indziej, bo wiecie co? Myślę, że widzimy się również za tydzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo Państwu raz jeszcze za Waszą miłość i wsparcie. Dzięki.